Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w grze Original War. Kochani, jest to gra strategiczna, to jest taki w sumie RTS, do którego mam dosyć mocny sentyment. Jest to gra mojego dzieciństwa, że tak powiem. Nie pamiętam dokładnie z którego roku ona jest, chyba 2001. Więc jest to gra dosyć stara. Powiedziałbym, że nawet bardzo stara. To jest najlepsze, gra wyszła w języku polskim i to totalnie polskim, czyli wszystkie dubbingi i tak dalej, jest wszystko w języku polskim. No i kochani, nie wiem nawet czy ja to wrzucę na kanał, możliwe, że wrzucę po prostu jako taki smaczek, nie wiem, zobaczymy. Ale chciałbym sobie przypomnieć ten cały smak dzieciństwa, że tak powiem, i zobaczyć, czy ta gra się zestarzała w odpowiedni sposób, no bo jednak trochę już tych lat ma, jeżeli jakby nie patrzeć, no 21 lat. Więc tak, można powiedzieć, że grałem w tą grę jak miałem 7 albo 8 lat, nie pamiętam dokładnie, jestem ogólnie z rocznika 94, więc już trochę na karku mam. Tak więc, kochani, zaczniemy sobie. Mamy... W ogóle o czym jest ta gra? Gra jest o podróżach w czasie. Gramy albo Amerykanami, albo Rosjanami. Pamiętam, że gra na początku kazała grać Ameryką. W sensie zalecała grać Ameryką, bo jest to kampania łatwiejsza. I będziemy walczyć o surowce. Dokładniej o jeden surowiec. Z tego co pamiętam to był Syberyt. Mogłem coś przekręcić, ale dokładnie nie pamiętam. Gra ogólnie ma bardzo bogatą kampanię, taką jeżeli chodzi o fabułę, można się dużo dowiedzieć. Więc bez zbędnego gadania zacznijmy nową grę. No i tak, Amerykanie. Mieliśmy być tu sami, jednak stało się inaczej. Amerykańska kampania ma służyć jako wprowadzenie do świata Original War. Przeznaczona jest dla graczy początkujących. A Rosjanie wiadomo, odbieramy to co nasze. Rosyjska kampania jest trudniejsza i powinni do niej przystępować jedynie doświadczeni gracze. Dlatego mówię, weźmiemy Amerykanów, żeby po prostu przypomnieć sobie, a może nawet zrobić z tego serię. No nie mówię, że akurat zrobimy, no bo wiadomo, strategia mierzy się tym, że no, czasem się nie udaje i po prostu musimy zaczynać misję od początku, a to jednak byłoby dużo czasu i tak dalej. Coś takiego jak w Cupheadzie, no. Ale dobra, zaczynamy. Nowa kampania, przyjęcie, niespodzianka. Kiedy usłyszałem o tej misji, nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Chyba każdy zna fantastyczne historie o podróżach w czasie. Ale do mnie przyszli najlepsi naukowcy i świetni żołnierze. Mówili serio. Widzieli Eona. Eona odkryto właśnie tutaj, w sercu surowej Syberii, podczas pierwszej wojny światowej. Na szczęście znalazł go jeden z naszych, pułkownik Emerson. To on przemycił urządzenie na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie ukryto je w tajnym ośrodku badawczym. Jakież było zdumienie naszych naukowców, gdy okazało się, że umieszczane w Eonie przedmioty znikają. Po długiej serii eksperymentów, naukowcy doszli do wniosku, że mają do czynienia z najprawdziwszym wehikułem czasu. Wnioski nasuwały się same. Dzięki Eonowi można by wymazać z kart historii wszystkie tragiczne bądź niechlubne wydarzenia z dziejów ludzkości. Niestety, paliwo niezbędne do pracy urządzenia zostało zużyte podczas eksperymentów. Dopiero gdy znaleźliśmy Syberyt. Ten minerał zawiera cząsteczki, których nie potrafimy nawet nazwać. Bryłki Syberytu wydzielają ciepło, dlatego przez pewien czas podejrzewano, iż może on być radioaktywny. Jednak licznik Geigera milczał jak zaklęty. Pewnego dnia niewielki fragment minerału zanurzono w zimnej wodzie. Reakcja była błyskawiczna. Woda zagotowała się w ciągu kilku chwil. W obecności Syberytu wodór łatwo przekształca się w atomy helu, uwalniając przy tym ogromne ilości energii. Mieliśmy przed sobą katalizator, który był w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne całego świata. Na zawsze. Wtedy właśnie przydzielono mnie do wyprawy Helios. Naszym pierwszym zadaniem było pozyskanie ilości Syberytu, wystarczającej na odbycie kilku podróży w czasie. Drugie zadanie było nieco trudniejsze. Ziemia wyglądała wtedy nieco inaczej. Podróż z Alaski na Syberię
można było odbyć drogą lądową. To właśnie jest naszym zadaniem. Mamy przenieść pokłady Syberytu na przyszłe terytorium USA. Miną całe lata, ale gdy dzieło zostanie ukończone, Stany Zjednoczone dysponować będą niewyobrażalną potęgą. Zbliża się moment, kiedy pierwszych 20 śmiałków cofnie się w czasie. Nie znaczy to jednak, że na miejsce dotrą również jako pierwsi. Eon jest niezbyt precyzyjny i przenosi w czasie z dokładnością do kilku lat. Transport Eonem to podróż w jedną stronę. Właśnie dlatego to zadanie wykonają ludzie mojego pokroju. Lojalni, odważni, samotni. Ale wczoraj wieczorem poznałem ją. Sierżant Joan Ferguson. Mam wrażenie, jakbym znał ją od zawsze. Jest technikiem i zostaje tu na miejscu. Okrutny losie. Wreszcie spotkałem kobietę mojego życia tylko po to, by oddalić się od niej o 2 miliony lat. Ale teraz nie ma już odwrotu. Eon czeka. Moje życie tutaj dobiega końca. Wkrótce zacznie się nowe. Dawno, dawno temu. Dobra, moi drodzy, no i jesteśmy już po wstępie. Co jest najlepsze? Ta gra ma teoretycznie wiele zakończeń, ale takich dosyć dziwnych zakończeń. Ale to raczej wam nie będę tego pokazywał, po prostu wam za chwilę o tym opowiem. Porucznik John McMillan został członkiem ekspedycji, której celem jest wydobycie i przemieszczenie ogromnych ilości Syberytu na przyszłą Alaskę. Przygotowuje się właśnie na podróż w przeszłość. Przyjęcie niespodzianka. Środkowa Syberia, 21 marca 2004 roku. Grupa 9, przygotować się. Donaldson, Williams, McMillan, Sikorski, Phillips, Grant. Przejdź do Eona. Więc to już. Będę tęskniła, John. Może mogłabyś poprosić o przeniesienie? Moje miejsce jest tutaj. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w spokojniejszych czasach. Kto wie. Uważaj na siebie. Ty też. Dobra, główne cele. Przejdź w prawo do Eonu. I tak jak wam właśnie, moi drodzy, mówiłem. Tutaj ogólnie mamy coś takiego, że możemy na przykład atakować jednostki, nawet swoje. Teoretycznie możemy ich wszystkich wyciąć i tak dalej. Na przykład jeżeli byśmy zaatakowali w tej chwili kogoś, to nasi sojusznicy odpowiedzieliby nam ogniem i w tej chwili zakończylibyśmy grę z endingiem złym, że po prostu no psycha nam siadła. I zapytać się, co w ogóle skłoniło mnie do nagrywania tej gry. Oprócz wspomnień w sumie. Zauważyłem materiał na gry online, który właśnie opowiadał o Original Warze i... No i wspomnienia wróciły. Wspomnienia wróciły. Dobra, chodźmy do tego Eona. Wszyscy gotowi? To ostatnia szansa, żeby się wycofać. Mięczaków nam nie potrzeba. O, a co tu robią kobitki? Może i masz nieco więcej między nogami niż my, Sikorski. Ale na pewno dużo mniej między uszami. No właśnie, no i tutaj ten humor był taki dosyć specyficzny. No i właśnie, tutaj tak samo mamy wybór. Przed tobą podróż w jedną stronę. Jeśli chcesz, możesz się jeszcze wycofać. Co zrobisz? Możemy zrezygnować albo wejść do Eona. Zrezygnowanie po prostu pokaże nam ending, że no nie weszliśmy i tak dalej. Ale my oczywiście wchodzimy do Eona. Jeszcze jeden krok i koniec z XXI wiekiem, ale jazda. No i wchodzimy. Wchodząc do Eonu, John podjął nieodwracalny krok w przeszłość. Bóg wie, co go tam oczekuje. Co za miejsce. Surowe piękno natury. Ile może się zmienić przez 2 miliony lat? Mówi porucznik John McMillan. Alfa, jak mnie słyszysz? Zgłoś się, Alfa. Mówi porucznik McMillan. Alfa, jak mnie... Natychmiast przestań nadawać. Dzięki za powitanie. Kim... Stulcie pysk, żołnierzu. To rozkaz. Kto do diabła mówi? To ostatnie ostrzeżenie. Jeśli ci życie miłe, padnij na ziemię i uciekaj. Stojąc w miejscu, nie masz szans. Cholera! Co to ma być? No i tak, główne cele, przeżyj. Oprócz tego, że mamy tutaj... Kilka... O właśnie. Słyszycie, coś się zbliża. Na Alpach łodzią ze wzgórza. Szybko! Zanim się ruszy! Zanim się ruszy, dokładnie.
Trochę tak skróty są do dupy. Za późno. Sokin syn ubieżał. No i mamy ruskich. Niestety mamy ruskich. Teraz musimy stąd uciekać. Jak najdalej musimy uciekać. Mamy tutaj dwie frakcje walczące między sobą. Jedni będą próbować odzyskać Syberyt. Nie zabijaj mnie! Nie mam zamiaru cię zabijać, kolego. Powiedz mi tylko, jak się nazywasz i co się tu dzieje. Kapral Bobby Brandon, sir. Co się stało? Ja nic nie wiem, sir. Wszedłem tylko w Eona, a w następnej chwili byłem już tutaj i ktoś do mnie strzelał. Wiesz, kto to był? Nie. Przestraszyłem się i uciekłem. Nieźle oberwałeś. Musi cię obejrzeć lekarz. Niby jak? Zadzwonimy po pogotowie? Zabiorę cię do bazy Alfa. Tam ktoś się tobą zajmie. No i mamy tu już dwie jednostki. W okolicy jest was trzech. Utwórzcie grupę i udajcie się na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Spróbujemy was wyciągnąć. Co się tu dzieje? Kto nas atakuje? Trzymajcie się zarośli i starajcie się unikać dróg. Pytałem, co się tu do diabła dzieje. Kto mówi? Jestem pułkownik Powell. Jeśli nie dotrzecie do Alfy, macie przesrane. Więc przestańcie tyle gadać żołnierzu i zacznijcie słuchać. Wróg może namierzyć wasze radio. Nie korzystajcie z tej częstotliwości. Główne cele. Przejdź do prawego górnego rogu mapy. Cele drugorzędne. Spróbuj odnaleźć trzeciego żołnierza i wspólnie przedostańcie się do bazy. Się robi! No właśnie. No i w sumie zaczynamy dopiero w tej chwili taką... Czy to jest tutorial z tego co pamiętam? Wstawać. To jest taki tutorial, bo w tym miejscu musimy w jakiś sposób dotrzeć do naszej bazy. Dodatkowo Original War jest troszeczkę... O właśnie, jest troszeczkę inną grą, bo tutaj jednostki, które mamy, muszą nam starczyć do końca. Skierujcie się teraz na północ. Wysyłamy ekipę ratunkową. Przejdę do środkowej części górnej krawędzi mapy. No właśnie, również te wybory, które mamy, również... Słuchaj ich, to pułapka. Idź dalej na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Zastanawiasz się, co robić dalej? Czy spróbujesz nawiązać kontakt przez radio? Nie będziemy nawiązywać. Dobra. Jeśli wierzysz pierwszemu głosowi, przejdź do prawego górnego rogu mapy. Jeśli wierzysz drugiemu głosowi, przejdź do środkowej części górnej krawędzi mapy. Mamy tutaj... albo to był nasz... Jak się nazywacie, żołnierzu? Cyrus Parker, sir. Padliśmy jak jasna cholera, co, sir? Północny wschód, dobre sobie. A co ja, mam mapę? Porucznik ma kompas. To jedyne, czego możemy się teraz trzymać. Dobra. Pójdziemy się i próbujemy dotrzeć do północno-wschodniej części mapy. Jeżeli pewnie byśmy poszli teraz na środek, to po prostu wpadlibyśmy w zasadzkę, a tego raczej staram się uniknąć. Widzicie również tutaj małpo ludów i tak dalej. Potem będą te jednostki miały dosyć spore znaczenie, bo wiadomo, no te nasze jednostki mają tylko jedno życie. Się robi! Bo jeszcze to był tygrys, więc to też będziemy się starali raczej uniknąć. Dobra, idziemy tędy. Mamy tu Amerykańca! O kurde. Potrzebne wsparcie! Ruszamy, chłopaki! Tak jest, sir! Urodzony, lekarza, aby zabić, mi. Nie zatrzymywać się! Naprzód! No nie. Nie, nie, nie. Musimy to wczytać grę od początku. No nie, wszystko od początku. Jeszcze raz. Trochę spartoliłem to. Dobra, moi drodzy, jestem już z wami. Jak widzicie, znów mamy jednostki. I teraz będzie problem taki, że musimy tego bohatera naszego o imieniu Bobby Brandon, musimy go jakoś uratować. Gotów? Więc tak, będę się starał na pewno iść jakoś we dwójkę. Cholera, to oni. Mamy tu Amerykańca! Są tu! Potrzebne wsparcie! Ruszę! Skopiemy parę tyłków! Dobra, wszyscy nie żyją, wszyscy nie żyją. Uciekamy. Udało nam się uciec. I nawet wszystkich uratowaliśmy, więc nie wczytano gry. No, wczytano grę, jakby nie patrzeć. Znaczy, nie wczytaliśmy gry. Zrobimy ją od początku. Nieważne.
udało nam się uniknąć. Jak widzicie, tutaj nasze jednostki, oprócz swojego zdrowia i tak dalej, mają coś takiego jak statystyki. Statystyki walki, statystyki budowania, statystyki mechaniki i statystyki naukowe. Każda postać specjalizuje się w czymś innym. Również te wszystkie ich stroje w tym miejscu mają swoje znaczenie. W tej chwili wszyscy jesteśmy, jak widzicie, zaznaczeni jako strzelcy. Tutaj Bobby, jak widać, strzelcem dobrym nie jest, ale jest dobrym mechanikiem, więc o tyle dobrze. No, nasz Cyrus Parker to w sumie taki jest i do niczego. Znaczy, nie jest dobry praktycznie w niczym, no. Znaczy, trochę jest w strzelaniu, ale tak to jest lipa. Również macie tutaj podane statystyki, jakie dany bohater ma, oprócz tych tutaj. Czyli prędkość poruszania się, obrona i tak dalej. Prowadzenie pojazdów również i tym podobne. Tutaj uzyskaliśmy 1225 punktów doświadczenia za każdą postać. Dobra. Nie wiem, czy my coś tu możemy... A, możemy dodać. Możemy dodać. Jak widzicie... Nie wiem, czy to ma jakieś zasadności, czy jeżeli nie mamy w ogóle żadnych punktów, czy możemy w ogóle mu coś tutaj dodać. Ale ja na pewno Johnem Macmillanem będę starał się iść w strzelectwo. Bobim raczej w mechanikę, żeby to robił szybko. A tym naszym Cyrusem może pójdziemy... Tylko on tutaj, kurczę, już nie dostanie levela. Ale chyba jak zaczniemy go przemieniać, to on potem będzie łapał XP i chyba i tak będzie miał dodatkowe punkty. A, dobra, pamiętam. Te puste kratki oznaczają, że po prostu możemy sobie wylevelować to i na pewno to już będzie jeden punkt. No to dobra, weźmiemy sobie na razie w budowanie. Nasz Cyrus będzie budowniczym. Chociaż kurde, tak się zastanawiam, czy to się opłaca. Może jednak strzelectwo lepiej go dawać, bo dostajemy jeszcze inne jednostki oprócz tych trzech. Dobra, niech będzie strzelectwo. Następna misja. Kradzież stali, gdzieś na Syberii 2 miliony lat przed naszą erą. Macmillanowi udało się uniknąć schwytania przez Rosjan, ale wciąż jest w dużym niebezpieczeństwie. Skąd u naszych przodków coś takiego? Ich broń jest lepsza od naszej. Oni są z przyszłości, tak jak my. Założę się, że to Ruscy. Niby skąd wzięliby urządzenia do podróży w czasie? A masz lepsze wyjaśnienie? Kimkolwiek są, próbują nas wykończyć. I zrobią to bez trudu. Jeśli nie będziecie ostrożniejsi. Liza Lawson, sir. Porucznik John Macmillan. Możecie mi powiedzieć, co się tu dzieje? Kazano nam się tu schować i czekać na rozwój sytuacji. Nic więcej nie wiem. Czekajcie. Próbują się połączyć. Tu Alfa. Słuchajcie uważnie. Na drodze do nas, 7 mil na północ od waszej pozycji, znajduje się baza wroga. Coraz lepiej. Zamknijcie się, Parker. Przeszukajcie teren i zabierzcie wszystkich ocalałych. A co potem? Uprzedzałem cię, Macmillan. Spróbujcie zająć któryś z radzieckich budynków i umocnijcie się tam. Następny kontakt wkrótce. Świetny pomysł. Bez broni i ludzi mamy zająć ruską bazę. Słyszeliście pułkownika. On tu jest od wydawania rozkazów. Do roboty. No i dobra. Główne cele. Zajmij rosyjskie składy w okolicy. Czekaj na dalsze instrukcje. Cele drugorzędne. Dąż do pozostałych żołnierzy amerykańskich w okolicy. Idziemy. I tak jak wam mówiłem, tutaj znaczenie ma wszystko. Mamy dwóch budowniczych, więc w sumie dobrze, że nie braliśmy trzeciego. Mamy przynajmniej czterech strzelców. Nasza Liza Lawson tak samo ma 3 punkty w strzelectwie. No troszeczkę mniej niż nasz John Macmillan. Ale to nie szkodzi. Mamy rannego też Bobiego. Trzeba na niego akurat uważać w tym wypadku. Ale myślę, że damy sobie jakoś radę. Dobra, zobaczymy. Kto by pomyślał, Eon działa. Nie myślałem, że widać tego żywy. Gdyby nie my, pewnie byś nie wyszedł. Rosjanie strzelają do nas jak do kaczek. Rosjanie? Nie pytaj, skąd się tu wzięli, ale to doborowe oddziały ze świetnym sprzętem. Ocalił mi pan życie, poruczniku. Jestem pańskim dłużnikiem. Na razie wystarczy, że się przedstawisz. Jestem fizykiem. Nazywam się Paul Katam. No, pięknie. Pracował pan nad Eonem, a mimo to bał się pan przez niego przejść. Ja w przeciwieństwie do was wiedziałem, jak wiele rzeczy może pójść nie tak. To wymagało nie lada odwagi. Racja. Widzę, że paru z was oberwalo. Zdejmijcie te szmaty. Rzućcie okiem na ranę. No i właśnie, tutaj jest kolejny właśnie specjalista. Paul Khatam. Jak widać, jest on
Najprawdopodobniej Arabem, ale dzięki temu może nas leczyć. To jest bardzo fajne. Przy zajęciu rosyjskiej bazy będzie to dosyć sporym ułatwieniem. Ja sobie grę już zapiszę, bo wiem, że jestem dosyć mocno uciapą, więc nie będę chciał sobie tego stracić i znów przechodzić nie wiadomo ile. Ale jak widzicie, mamy już tu trochę jednostek. Jest nas 7. Tak? Idziemy. Prawie wszyscy wyleczeni. Fajnie. Na razie pójdziemy sobie na wolnym, żeby zobaczyć, gdzie ta w ogóle rosyjska baza jest. Chyba żygnę. Spójrzcie na te trupy. Wszyscy nasi i wszyscy martwi. Nie żyją od paru dni. Musimy iść dalej. Ruszamy. No niestety. Nie mamy już więcej jednostek. Z takim uzbrojeniem nigdy się nie przedrzemy. Odwrót. Dobra. Tu jest rosyjska baza. Musimy jakoś ich zajść dookoła. Połóżmy się wszyscy. Oni się nie mogą kłaść, naprawdę? Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Fajnie, tylko nie możemy się kłaść. Więc te jednostki i tak muszą na razie zostać. One tak, nie mogą się niestety kłaść. Więc weźmy naszych strzelców i spróbujmy się jakoś zaczaić od tyłu do Rosjan. Jak widzicie, to też ma dosyć spore znaczenie, jeżeli chodzi o walki. Zasadzka i tym podobne. Chyba troszeczkę możemy przyspieszyć. Zejdźmy ich od tyłu. Co się robi? Ruszamy. Tak jest, sir. Może nas nie zauważą nawet. Sir. Jak ich zejdziemy od tyłu, to te umocnienia im nic nie dadzą. No, początki tej gry ogólnie są takie nudnawe. Ruszamy. Ale potem jak zobaczycie dokładnie, na czym ta gra polega, naprawdę myślę, że co by niektórym wam się może spodobać i sami nawet będziecie chcieli zagrać tego przepięknego RTS-a. Jest o wiele zabawniej, Jezu, kiedy oni też strzelają. Kryjcie mnie. Okej. Czas zabijania. O nie, dobra. No i już dupa. Spartoliłem to. Jedna jednostka nasza nie żyje. To już będę chciał na pewno wycofać. Jeszcze raz. Oh shit, here we go again. Ale już oczywiście na lepszym. Tak jest, urodzony. Rusza, się robi. W sumie nie chciałem nic zabić. Dobra, możemy to sobie zrobiłem to. Wziąć dalej. Zobaczymy, czy... No nawet bez leżenia możemy tutaj sobie przejść, więc nasze jednostki wszystkie pójdą. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Tak. Idziemy. Ruszasz. Idziemy brzegiem rzeki. Idziemy. I dopiero gdzieś stąd będziemy próbowali przejść. Zajmiemy tą rosyjską bazę dopiero tutaj. Tak. Dobra, wszystkie te jednostki leżeć. O kurde. O kurka wódka. Nie zauważyłem, że i tu były jakieś jednostki. Dobra, weź ich tam podlecz. Widzicie, to jest dopiero druga misja, tak naprawdę pierwsza misja waleczna. A my już dostajemy w ciry. Osoby, które nie znają tej gry, naprawdę mają ciężko. Już. Tak, okej, pójdźmy w ten sposób. W ogóle możemy mu nadać? Możemy mu nadać. Gotów? Już! Ruszamy! Standing mode. Tak samo tu standing mode. Nie ruszaj się. Tak? Zrobione. Tak, zrobiłem to. I co teraz? Idziemy. Zrobiłem to. Udało się. Wrogowie, se! Pomocy! Okej. Dobra, nie mają szans. Takich właśnie ich lubię. Zabiliśmy ich. Pięknie, udało się. Niech nas ten medyk trochę podleczy i myślę, że jakoś damy radę zająć drugie jednostki. Tak, zapiszmy sobie przy okazji. Tak, zapisana gra. Ruszamy. Właśnie o tym mówię. Ta gra jest naprawdę taka, no, żeby nie skłamać. Ruszam. O Jezu, trafili mnie! Uwielbiam zegarza! To ma być strzelanie? O nie, o nie, o nie. Nie pykło mi. Trochę mi nie pykło. Ciężka jest ta gra. Mega ciężka. Dobra, ale już nie musimy
Nawet leżeć możemy po prostu sobie przejść. Już! Się robi! Rosyjska baza. Się robi! Idziemy! Widzieliście ten strzał? Ouch. O Jezu, trafili mnie! Dobra. Jestem pod ostrzałem! Musimy się podleczyć trochę. Wydawało mi się, że jak przejdziemy z drugiej strony, to będziemy mogli ich bez problemu zaatakować, ale widzę, że nie. Jednak te barykady działają jak po prostu wieżyczki. Lecz jeszcze i tego. Możesz się ruszać w sumie. Gotów? Tak. I lecimy dalej. O cholera. Ruszaj się. Właśnie nie może self-healować. Zawieszaj się. Wow, udało się. Polepszyły się moje umienie zrobić. No dobra, tylko szkoda, że jednak no ten nasz medyk już ma mało życia. Bardzo mało życia. Wy teraz możecie już tutaj wejść śmiało. Okej, sir. To jest przejęcie budynku. Dobra. Dobrze, sir. Tak. Da się tutaj przejąć te jednostki. Zbuduj zbrojownię. Ja musimy to zniszczyć. Udało mi się! Idziemy! Już! Tak jest, sir. I to jeszcze raz spróbujemy. I co teraz? Bo musimy uważać na tego naszego cwaniaczka, bo jak on padnie, to już będzie problem. Tu już raczej tego nie przejdziemy. Tylko może to jednak w standing mode wejść. Ukryjcie mnie! Widzieliście ten strzał? Takich właśnie. Tak jest, sir. Dobra. Atakujemy to wszystko. Bo chyba właśnie na tym to polega. Jeszcze sobie zapiszę przy okazji. No wiem, że tu będzie dużo save'ów. Tu będzie bardzo dużo save'ów, ale... No nie chcę tego przejść od początku. No i ty sobie postrzelaj. Dobra, teraz to. To jest fajne też, że jeżeli już te jednostki się palą, znaczy jednostki, budynki się palą, one same tracą już zdrowie. A. Chcemy go zająć, a nie zniszczyć. No właśnie. Tylko jak go zająć? Jak go zająć? Bo już nie pamiętam, kogo się zajmowało. Możesz ty się self-healować? Nie możesz się self-healować. Uciekaj. Czyli nie da się w ten sposób. Musimy to zniszczyć. Okej, jestem pod ostrzałem. Jestem zbyt młody, aby umrzeć. No nie. Jeszcze raz. I od początku. To następne. I co teraz? Od początku niestety. Trzeba byłoby to jakoś ogarnąć. Gotów? Tak. Dobra, ty sobie tutaj stój. O Jezu, będziemy musieli to zrobić tak właśnie. Tak? Już idę, sir. Do nas, sir. Dobra, podlecz ich. Jestem pod ostrzałem. Zrobione. Jezu, jak on obrywa. A teraz muszę odcinek kończyć powoli. Tak? Muszę powoli kończyć odcinek. Się robi? Może po prostu mnie zastraszyłem go! O nie, no kurwa, naprawdę, doktor! Czemu ty tu polazłeś? Co za baran. Ale głupek. Ten doktor jednak musi stać. Tylko on pewnie poszedł leczyć, nie wiadomo po co. Albo go zaznaczyłem. A, on poszedł leczyć, on jeszcze go nie doleczył chyba. Zrobiłem to. Tak jest, sir. O Jezu, trafili mnie! Pomocy! Rety! Dobra. Panie doktor. Leczysz. Tak? Trzeba uważać, żeby tego doktora nie stracić, bo ten doktor jest naprawdę dosyć mocną jednostką, jeżeli chodzi o leczenie. Zobaczcie, jak on szybko leczy jednostki. Zrobione, sir. A jeszcze tego mi życzył? Powinieneś za nami szedł? Nie będziesz. Zastrzelić go! Pomocy! Potrzebuję pomocy! Bolało. Tak? Jezusie, pomóż mi! Nie chcę umrzeć! Zrobiłem to! Tak? Dobra, udało się. Wciąż żyje! Udało się.
się to naprawić? Da się to naprawić. Porucznik Macmillan do Alfy. Zajęliśmy obiekt nieprzyjaciela. Czekam na dalsze rozkazy. Jak tylko ustalimy waszą pozycję, wyślemy ekipę ratunkową. Na razie okopcie się i zbierzcie trochę zapasów. Jeśli dobrze odgaduję waszą pozycję, to macie w pobliżu kolejną bazę wroga. Spróbujcie ją zająć. Przestaję lubić tego faceta. Daję głupie rady. No i tutaj właśnie... Te skrzynie mogą się przydać. Sir? Właśnie, bo jeszcze wam nie powiedziałem, jak działa... Ruszam. Dokładne zbieranie surowców. Tak jak widzicie, tutaj nie ma jak zazwyczaj w różnych... W różnych grach, na przykład, nie wiem... Ej, nie. Nie rób tego. Tu nie ma w tych właśnie grach czegoś takiego, jakieś surowce obok, bazy i tak dalej, które można zbierać, czy węgiel, coś takiego. Tutaj te skrzynie, one się pojawiają losowo. Losowo na całej mapie. I to są po prostu sprzęty, które... Sprzęty, które dzięki temu, że wysyłają na mnie tak jakby z przyszłości, w przeszłość, one materializują się właśnie w tym świecie przeszłym. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w dalszej części misji z Original War, bo myślę, że ze 3 odcinki mogą z tego jeszcze wejść. Trzymajcie się, hej, hej.